Rozmawiamy z Łukaszem Maćcem przed galą w Olsztynie. Będziesz walczył z Nigeryjczykiem Ukechem. Miałeś z nim walczyć wcześniej, ale dostałeś kontuzji łokcia. Opowiedz właśnie, jak doszło do tej kontuzji i czy ręka już jest w pełni sprawna. Ręka jak najbardziej jest w 100% sprawna. No, podczas ostatniego sparingu przygotowań zadałem niecelny cios i wtedy naciągnąłem tutaj ścięgno prostujące, no ale myślę, że wszystko jest wyleczone, w 100% sprawne. Teraz jestem jeszcze lepiej przygotowany niż wcześniej i dam z siebie wszystko, żeby z nim wygrać. Obserwowałem troszeczkę twoich sparingów. Widać, że jesteś w gazie, że jesteś głodny boksu. Zgadza się? Jak najbardziej. Myślę, że jeszcze po tej przerwie taką mam chęć wydobyć z siebie jeszcze więcej i dać siebie maks, co mogę, żeby naprawdę wygrać tą walkę. Jest to dla mnie bardzo ważna walka. No i z całego serca chciałbym ją wygrać, żeby pokazać wszystkim, że jestem bardzo dobrym bokserem i że mogę wygrać z takim przeciwnikiem, jakim jest Łukasz. Widzę, że trochę szybciej chodzisz na nogach. Czy pracowałeś właśnie nad pracą nóg jakoś wyjątkowo przed tym pojedynkiem? Myślę, że miałem przygotowanie w górach kondycyjne z trenerem Maciejewskim i z całą kadrą kobiet. I myślę, że tam dużo właśnie trener mi zwraca uwagę na nogi i na biegi. I żeby właśnie te nogi chodziły, żeby nie stać w miejscu. I myślę, że to zaprocentowało i daje teraz efekty. Tutaj w Warszawie trenujesz z Andrzejem Gmitrukiem, wcześniej trenowałeś z trenerem Maciejewskim, czyli to jest taka, powiedzmy, współpraca no, między dwoma trenerami, tak? No myślę, że współpraca też jest jakaś, bo to musi jakoś wyglądać, no i chyba raczej tak, tak. Pewnie już oglądałeś walki Ukecha, chociażby z Ziemlewiczem, przypomnijmy, że pokonał Sławomira. Masz jakiś pomysł już na walkę, wiesz jak po prostu rozplanować ten pojedynek? No już mam w głowie ułożoną jakąś taką wizję tego, no ale raczej nie chcę nic mówić. Wejdę do ringu, pokażę to, jeżeli mi się uda, to wtedy będę mógł powiedzieć po. Nie obawiasz się trochę Nigeryjczyka, bo on ma taki styl w sumie podobny do twojego, bo też naciera, też bije dużo ciosów. Nie obawiasz się, że ta walka może być w sumie najtrudniejszym testem w twojej karierze? Może być najtrudniejszym, też myślę o tym, że będzie jedną z najtrudniejszych. No ale no, to jest boks, no albo ja wygram, albo on. Ja dam z siebie wszystko i chcę wygrać i zrobię co w mojej mocy, żeby wygrać. Kibice zwłaszcza pamiętają ciebie ze świetnej walki z Rico Millerem, bo ta walka naprawdę przyniosła dużo emocji. Nawet ostatnio jeden z forumowiczów napisał, że ta walka mu przysporzyła więcej emocji niż niektóre walki mistrzowskie. Powiedz, jakbyś porównał swoją formę właśnie do walki z Rico Millerem, a tą formę przed walką z Ukechem. No myślę, że wtedy byłem też w bardzo dobrej formie i tak samo teraz jestem nawet jeszcze w lepszej. I no myślę, że zachęcam również do obejrzenia tej walki, no ja dam z siebie wszystko, jestem bardzo dobrze przygotowany, no i zrobię wszystko, jeszcze raz mówię, żeby wygrać, jest to dla mnie bardzo ważna walka i taki kolejny krok naprzód mojej całej kariery. A co da ci ewentualne zwycięstwo nad Ukechem, jakoś podskoczysz w rankingach światowych? Myślę, że od razu przesunę się o jakieś 130 miejsc w rankingach. Z Ukechem będziesz walczył na dystansie 6 rund, jesteś już gotowy, żeby w następnej walce podjąć 8-rundowe wyzwania? Myślę, że jak najbardziej. Teraz się przygotowywałem na walkę 8-rundową, jednak nieco plany się zmieniły i może jednak to wyjdzie też lepiej dla mnie, bo jestem przygotowany kondycyjnie nawet na 10 rund, a będę boksował 6, także podkręcę mocno tempo i naprawdę na wysokich obrotach będę chciał tą walkę przeprowadzić. W ostatnich twoich walkach troszeczkę brakowało zwycięstwa przez knockout. Wzmocniłeś jakoś siłę ciosu, siłę ogólnie swoją, czy raczej na razie nie myślisz o tym, żeby wzmacniać się jakoś fizycznie? Pracowałem też nad siłą, jednak z tymi knockoutami to nie jest tak. Nie miałem jakichś takich długich walk dystansowych. Myślę, że to też mogę, nie jestem jakąś super ciężką wagą, żeby przewracać od razu przeciwników w pierwszych rundach. Myślę, że to jak już będę boksował na dystansie 80 rund, że wtedy będę mógł ich zamęczać i knockoutować. A jakieś plany na następny występ już są? No myślę, że jeszcze będę miał taką jedną walkę przejściową za około 5 tygodni po tej gali i później dopiero za 8 tygodni na grudzień szykuje się w Lublinie walka o jakiś tytuł. Czy to będzie gala zorganizowana czy współpromowana przez twój klub Pako, tak? Również przez mój klub Pako, jak i przez mojego sponsora, pana Pawła z EkoGwarancji, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję. I też również no to będzie taki ogólny, takie jakby złączenie grupy od trenera Gmitruka, ode mnie z Pako, z moim promotorem. No i będzie to taka wspólna organizacja tego wszystkiego. Dzięki za wywiad i życzę powodzenia w najbliższej walce.
Dziękuję również i pozdrawiam jeszcze Karolinę Michalczuk, trzymam za nią kciuki, bo teraz jedzie na Mistrzostwa Świata. No i życzę jej wszystkiego najlepszego i przywiezienia złotego medalu. Jak i trenera mojego pozdrawiam, serdecznie dziękuję za przygotowanie, tak jak i promotorów i sponsorów jako gwarancję i cały klub PAKO. Dziękuję.